Otwórzmy słowo dzisiaj, dobrze? Ja się podzielę z wami. Proszę. A, czy ktoś potrzebuje... przekład, tłumaczenie, переклад na ukraińsku. Ktoś potrzebuje? Ruku w górę. Tam, gdzie moja żonka ma podnieść rękę, tam można słuchać переклад. Otwórzmy list do Rzymian, 5 rozdział, chyba to jest 17 werset. Ale zanim otworzymy i przeczytamy list, co tak raptem zrobiło się inaczej? A, bo żeby było lepiej widać ekran, tak? Dobrze. Obróć się do swojego sąsiada, powiedz, dziś wyglądam lepiej niż ty. Ale za tydzień poradzisz sobie lepiej. Chrześcijanie są tymi, którzy umieją pozytywnie wyznawać, więc uczymy się w kościele, dobrze? Właściwego wyznawania. Ewangelia, znaczy list do Rzymian, 5:17. Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała przez jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez jednego Jezusa Chrystusa. Więc uczymy się też, żeby tutaj wszystko właściwie świeciło, więc chyba dobrze, żeby świeciło nad wami, a tutaj, żeby nie świeciło, prawda? Żeby było lepiej widać tekst, tak? Uczymy się tego miejsca, akustyki też uczymy się jeszcze, pewne rzeczy są niedopracowane. Trudno mi też się mówi, bo jakby akustyka trochę jest inna i to trzeba się przyzwyczaić, więc darujcie też nam z góry różne uchybienia dźwiękowe, różne tam pohukiwania sprzętu. To jest kwestia przyzwyczajenia. Więc, kochani, werset 17 interesuje mnie teraz część... Zwróćcie uwagę na to słowo, otrzymują. Powiedz to głośno, otrzymują. Którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez jednego Jezusa Chrystusa. Kto z was chciałby królować w swoim życiu? Niektórzy myślą, że królowanie od razu się kojarzy, duża limuzyna i panienki i szampan non-stop. Albo arogancki pan, który wszystkimi rządzi i każe, co robić, czego nie robić. Ale tutaj, jeśli wziąć tutaj słowo królowanie tu nie chodzi o jakiś przepych i arogancję, tylko królowanie to jest zarządzanie życiem. Słyszycie? Zarządzanie, czyli co to znaczy zarządzanie? Kiedy ty zarządzasz okolicznościami, grzechem, nie one tobą zarządzają, nie okoliczności ciebie niszczą, nie grzech ciebie niszczy, tylko ty królujesz nad tymi wszystkimi rzeczami, które ciebie chcą zniszczyć. Więc Bóg powołuje ciebie, żebyś ty był królem we własnym życiu. Nie żeby okoliczności tobą rządziły, nie żeby diabeł tobą rządził, jakieś inne rzeczy tobą rządziły, tylko jest napisane, królować będą w życiu przez jednego, ale kiedy będziemy królować? Zwróćcie uwagę, co jest warunkiem tego królowania. Jeśli macie w swojej Biblii, to warto podkreślić, jest napisane, otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia. Nieraz ludzie mówią, dlaczego tyle łaski, dlaczego tyle usprawiedliwienia? Dlatego, że jeśli my nie będziemy obficie chodzić w łasce i w usprawiedliwieniu, to okoliczności będą rządzić ciebie i niszczyć ciebie. Im bardziej my będziemy napełniać się łaską, tym bardziej ty będziesz miał władzę i moc, aby królować nad wszystkim, co idzie przeciwko tobie. Amen. Dlatego takie to jest ważne. Otrzymują obfitość łaski. Teraz zwróćcie słowo jeszcze raz uwagę na słowo otrzymują. Tu nie jest napisane otrzymali, tylko otrzymują. I to jest gramatyka teraz, troszeczkę gramatyki musimy jakby przypomnieć sobie. To jest czas, który jest teraźniejszy, ciągły. Otrzymują. Czyli to jest codzienne otrzymywanie łaski. Okazuje się, naszym zadaniem wierzących jest nauczyć się
otrzymywać łaskę. Ty możesz znać tysiące kazań, ty możesz mieć tysiące coachów w swoim życiu, ale jeśli nauczysz się otrzymywać łaskę, twoje życie będzie przegrane. I ja to mówię z perspektywy chodzenia z Jezusem przez długie lata. Jeśli my nie nauczymy się otrzymywać codziennie łaskę, ty będziesz przegrywał. Więc ci, którzy otrzymują obfitość łaski, następne słowo, obfitość, to jest słowo, które mówi o wiele łaski. Obfitość łaski to nie po prostu łaska, tylko my powinniśmy nauczyć się przyjmować nie tylko łaskę, ale obfitość łaski i dar usprawiedliwienia. Łaska i usprawiedliwienie idzie razem ze sobą. Więc kiedy my otrzymujemy obfitość łaski i dar usprawiedliwienia, zaczynamy królować. I ja mam nadzieję, że ty chcesz królować w życiu. Tak? Jeśli chcesz, to możliwe będziesz, jakby spróbujmy uważnie słuchać to, co chcę dzisiaj powiedzieć, bo pokażę wam, jak do tego iść, jak chodzić w tym przyjmowaniu obfitości łaski na co dzień. Więc otwórzmy, kontynuując Rzymian, przepraszam, zaraz mi się zgubiła strona, na której byłem. Otwórzmy Rzymian 11. Czwarty i szósty werset. Ale co mówi wyrocznia Boża? Zostawiłem sobie 7000 mężów, którzy nie zgięli kolan przed Baalem. Podobnie i obecnie pozostała reszta według wyboru łaski, a jeśli z łaski, to już nie z uczynków, bo inaczej łaska nie byłaby już łaską. Bo inaczej łaska nie byłaby już łaską. Zobaczcie, łaska może być anulowana przez uczynkowość. Ludzie, którzy chcą podobać się Bogu przez uczynkowość, w pewnym momencie załamią się. Życie cię przygniecie. I w wersecie 5 jest napisane, podobnie i obecnie pozostała resztka według wyboru łaski. Teraz do czego porównuje działanie łaski apostoł Paweł? On odnosi się do czasów Eliasza, tutaj jest napisane w drugim wersecie, troszeczkę wcześniej popatrzmy. Nie odrzucił Bóg swego ludu, który uprzednio sobie upatrzył, albo czy nie wiecie, co mówi pismo o Eliaszu? Jak się uskarża przed Bogiem na Izraela? Panie, proroków Twoich pozabijali, ołtarze Twoje poburzyli i zostałem tylko ja sam, lecz i na moje życie nastają. Za czasów Eliasza mu się wydawało, że nikt nie wierzy już w Boga Izraela, że tylko on jeden został. Takie wrażenie, on myślał, tylko ja jedyny zostałem, który wierzy w Boga Izraela. I on mówił, on się żalił przed Bogiem, mówił, gdzie oni są, gdzie, czy ja jestem sam. Ale Bóg do niego przemówił, zostawiłem sobie 7000 mężów, którzy nie zgięli kolan przed Baalem. Podobnie i obecnie pozostała resztka według wyboru łaski. Porównuje, jakby na dwóch szalach wagi stawia Baala i łaskę. Czas bycia w Bogu, w Jezusie i czas czczenia idola, różnych idoli. To jest bardzo mocne i ostre porównanie. I rozmawiając z wieloma wierzącymi, zauważyłem taką rzecz. Im dłużej ludzie są w Bogu, tym bardziej im się wydaje, że wszystko mogą. Potrafię, poradzę, już niejedno przeszedłem, dam radę i tak dalej, i tak dalej. I w momencie, kiedy my wzrastamy w poznaniu, nam się wydaje, że wszystko mogę. I w tym momencie jest ryzyko, że ty się odwrócisz do działania łaski plecami i chodzisz obok. Tu jest łaska, tu jesteś ty. I nic nie może ciebie po prostu zmienić. Co zauważyłem? Ludzie, którzy czują się słabi, szybciej wezmą łaskę.
Ojcowie Kościoła kiedyś, wcześniej ojcowie, czyli uczniowie apostołów, jeden z ojców Kościoła kiedyś powiedział, błogosławiona wina, taki tekst był powiedziany. Jak można grzech nazwać błogosławionym? Dlaczego jakiś ojciec Kościoła śmie tak powiedzieć? Dlatego, że osoba, która upada i która sobie nie radzi, bardziej otwiera się na działanie łaski, ponieważ mówi, ja już nie mogę i tylko jestem zależny od Niego. W momencie, kiedy ty w sercu na pewno mówisz, że ja nie mogę i jestem zależny od Niego, łaska zaczyna w ciebie się wylewać. I mocny fragment, teraz to był wstęp i chciałbym, żebyśmy otworzyli Ewangelię Łukasza 10, 38 do 42. Tu zobaczymy jeden bardzo fajny opis, bardzo ciekawą historię. Która pomoże nam zrozumieć, jak możemy chodzić w łasce. Tak widzimy. 38. A gdy szli, wstąpił do pewnej wioski, a pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go do domu. Ta miała siostrę, na imię jej było Maria, która usiadła u nóg Pana, słuchała jego słowa. Marta zaś krzątała się koło różnej posługi i przystąpiwszy rzekła, Panie, czy nie dbasz o to, że siostra moja pozostawiła mnie samą, abym pełniła posługi. Powiedz jej więc, aby mi pomogła. A odpowiadając, rzekł do niej Pan, Marto, Marto, troszczysz się i kłopoczysz o wiele rzeczy. Niewiele zaś potrzeba, bo tylko jednego. Maria bowiem dobrą cząstkę wybrała, która nie będzie jej odjęta. I teraz w wersecie 40 jest napisane, Marta się krzątała koło różnej posługi i to, co robiła Marta, to była święta rzecz dla Izraelitów. Gościnność. Do dzisiaj, nie wiem, czy słyszeliście na temat gościnności w czasach, znaczy w Azji. Słyszeliście historię o gościnności, na przykład w Afganistanie, może historię od żołnierzy. Istnieje tak zwana zasada gościnności, gdzie jeśli wróg przychodzi do twojego domu, nie masz prawa go zabić, ponieważ zabić gościa to jest największy grzech. I ta zasada gościnności działa do dzisiaj. Nawet amerykańscy żołnierze z tego korzystają, kiedy już nic nie może zrobić, wchodzi do domu jakiegoś Afgańczyka na przykład, czy Irakijczyka, czy kogokolwiek innego i on wie, że nic z nim nie mają prawa zrobić, dopóki on jest w ich domu i prosi o herbatę. Ta święta zasada działała wtedy też w Izraelu i Marta wykonywała tę świętą zasadę. Bóg w dom, gość, znaczy gość w dom, Bóg w dom, tak mówimy. I ona, jest napisana, Marta krzątała się koło różnej posługi, czyli robiła bardzo świętą rzecz. Rzecz, która była zapisana też w prawie mojżeszowym. I przystąpiwszy rzekła, Panie, czy nie dbasz o to, czy najazd na Jezusa? Panie, czy nie dbasz o to, że siostra moja pozostawiła mnie samą, abym pełniła posługi? Powiedz jej więc, aby mi pomogła. I teraz co widzimy w tych wersetach? Ona wierzyła, że od jej wykonania tego, co wykonuje, zależało błogosławieństwo. Że zaraz błogosławieństwo z Jezusa spłynie na nich wszystkich, ponieważ ona czyni świętą rzecz. I jako bogobojna Izraelitka oczekiwała, że Jezus ją zrozumie. Ona przyszła do Jezusa prosząc o pomoc, o wsparcie. Reakcja Jezusa jest zadziwiająca. On odpowiadając rzekł do niej, Marto, Marto, troszczy się i kłopoczysz o wiele rzeczy. Czyli powiedzmy, nie zaakceptował jej postawy. I o co chodzi? Ja zacząłem badać ten tekst w języku greckim i bardzo mnie dotknęło to, co zobaczyłem w oryginalnym tekście. Po pierwsze zobaczyłem, co znaczy imię Marta. Marta to jest w języku chaldejskim, taki naród był, Chaldejowie, nie wiem, czy słyszeliście. W tamtych czasach tam ich było dużo. To w tym języku Marta oznaczała mistrzyni. Czy to była mistrzyni wszystkiego? Ona wszystko potrafiła zrobić, wszystko załatwić, wszystko uporządkować, podporządkować, zadziałać tak, jak należy
I taka była. Ja w ogóle zastanawiałem się, czy to nie jest jakby ta nazwa Marta nadana kobiecie, tak jakby ludzie widzieli ją, jaka jest i powiedzieli, to jest Marta, to jest mistrzyni, to jest ktoś, kto potrafi wszystko, prawda? I oto ta mistrzyni właśnie taka była i wszystko robiła, wszystko załatwiała i od innych tego samego oczekiwała. Zazwyczaj ludzie oczekują od innych to, kim sami są. Rozumiecie? Jeśli ktoś jest cichy i spokojny, to go denerwuje ktoś radosny. Jeśli ktoś jest radosny, to on wpada do wszystkich cichych i spokojnych i mówi, no co tutaj się męczysz? Dawaj się uśmiech i tak dalej. Czyli ludzie próbują innych podporządkować pod swój styl bycia. I wygląda na to, że Marta była taka sama. Ale co jest dalej? Werset 41, Jezus mówi do niej, troszczysz się i kłopoczysz o wiele rzeczy. To mnie w ogóle powaliło, ten tekst, troszczysz się i kłopoczysz, bo słowo troszczyć się w języku greckim to jest słowo merimnas, okej, okay, nie trzeba go zapamiętywać, ale co jest ważne, to słowo oznacza po polsku trwożyć kogoś, być trwożną, czyli jej działanie powodowało trwogę w tym domu. Wiecie, nieraz ktoś sprząta i ty się cieszysz, że ktoś się sprząta, a niektórzy tak sprzątają, że ty musisz, Boże mój, kiedy ona przestanie. I kiedy ja... Dlaczego się śmiejecie? I kiedy ja badałem później to słowo, to w ogóle to słowo trwożyć, to jest tak jakby mucha. Wiecie, kiedy mucha lata i jest fajne popołudnie, sobotnie, jest lato, ty się cieszysz, że okna mogą być otwarte i słyszysz śpiew ptaków i powoli wpadasz w głębokie sny nagle. Oczywiście w takie czasy jak dzisiaj my nie pamiętamy takich rzeczy, ale spróbujmy i nagle. I wiesz, każdy przeżywa to na swój sposób. I Marta wyglądała w podobny sposób, ale drugie słowo, które tutaj jest użyte, słowo, które widzimy, troszczysz się i kłopoczysz. Widzimy słowo kłopoczysz, tak? Kłopoczysz o wiele rzeczy. Słowo kłopoczysz to jest słowo, które oznacza przeszkadzasz. Jezus powiedział, wprowadzasz trwogę i przeszkadzasz, Marto. To nie było po prostu troska. Można się troszczyć, można służyć, ale można po prostu to robić w taki sposób jak mucha. Ta Marta była po prostu taką przeszkadzającą muchą. Jezus jej to powiedział. Przeszkadzasz, Marto. I później następny tekst, który jest napisany o wiele rzeczy. Tutaj jest napisane troszczysz się i kłopoczysz o wiele rzeczy, natomiast w Grece tam jest napisane peripollo, co trzeba przetłumaczyć przeszkadzasz albo można w dwojaki sposób przetłumaczyć, albo przeszkadzasz wielu, czyli wielu słuchaczom, albo przeszkadzasz z wieloma rzeczami. Jednym słowem Jezus jej w ten sposób powiedział, uspokój się. Marto, uspokój się. Weź, uspokój się. Przeszkadzasz wielu. I w 42 powiedział, niewiele zaś potrzeba, bo tylko jednego. Marta bowiem dobrą cząstkę wybrała, która nie będzie jej odjęta. I teraz słowo cząstka znów mnie rozbroiło. Ja po prostu, jak patrzyłem to w Grece, to ja ten werset 42 przetłumaczyłem w swój sposób. Posłuchajcie, jak to brzmi. Jezus powiedział mniej więcej, w oryginalnym tekście to tak zabrzmiało. W tej chwili, słuchajcie, tak Jezus mówi, w tej chwili potrzeba jest jednego. Jednego zaś potrzeba jest. Maria dobre uczestnictwo wybrała. Szok. W ogóle słowo cząstka. Gdzie to jest? Tutaj słowo cząstka. Mnie to denerwuje, to słowo zdenerwowało w porównaniu z tym, co jest napisane w Grece. Wy zauważyliście, w Ewangeliach często jest używane słowo pamiątka, tak, kojarzycie, pamiątka, tak, kojarzycie to słowo? Cząstka. I nieraz, kiedy jakby archaiczne tłumaczenia, które nas po prostu zwodzą w niewłaściwym kierunku. Kiedy Jezus mówił, czyńcie to na moją pamiątkę, to wierzący wzięli to słowo i mówią, a to jest tylko pamiątkę i nam się co kojarzy. Przyjechałem z Zakopanego, kupiłem pamiątkę, jak ja nazywam, na kroplówkach.
wsadzają ci rurę i kropią z ciebie dudki, jakby aż wszystko z ciebie nie wydoją, to nie skończą. To kiedyś moja córka zamiast krupówki powiedziała kroplówki, tak mi zostało. Kroplówka na odwrót, zazwyczaj kroplówka w ciebie daje, a tutaj kroplówka, która z ciebie wysysa. Więc pamiątka. Kiedy Jezus mówił pamiątka, on mówił coś, co uobecnia. Słowo pamiątkę, greckie słowo, które mówi o uobecnieniu Jezusa. Kiedy Jezus mówił, czyńcie to na moją pamiątkę, to oznaczało, czyńcie to po to, żebym ja był obecny z wami. Nie po prostu pamiątka. No to tam pamiątka sobie. Albo cząstka. Cząstka. Jak można było Jezusa nazwać cząstką? Natomiast tutaj słowo cząstka, które zostało użyte w języku greckim, to jest słowo, które tłumaczy się jako... Tak, gdzie ono jest zapisane, żebym was nie oszukał. Uczestnictwo. Angielskie, ja mam grecko-angielski słownik. Participation, kto zna angielski. Uczestnictwo. Czyli przybywanie z Jezusem powoduje, że ty jesteś uczestnikiem tego, kim On jest i co On robi. Tak? Przebywanie z Jezusem, bycie z Nim, czyni z ciebie uczestnika tego, kim On jest i co On robi. Można wszystko to przegapić. Marta, jak ta mucha, latała i wszystko robiła, załatwiała, powodowała trwogę i myślała, że ona w ten sposób załatwi coś. Nie wiem, błogosławieństwo w jej życie przyjdzie. Siedzi Maria, która nic nie robi, w oczach Marty oczywiście. Wyluzowana, siedzi tam. U stóp nauczyciela. On mówi, właśnie to jej nie będzie odebrane. To jej nie będzie i w ten sposób, siedząc przy Jezusie, ty uczestniczysz w Nim i wszystko, co On ma, ty też masz. Bo ty uczestniczysz z Nim i w Nim. Ja powtarzam, ty możesz mieć 1000 najlepszych kaznodziei, ty możesz mieć 1000 coachów, ale jeśli nie uczestniczysz z Jezusem, twoje życie będzie zmarnowane. I to powiedział Jezus. Ja tylko parafrazuję w tym momencie. I teraz niesamowity w tym tekście jest, jeszcze raz posłuchajcie, jak z greki trzeba przetłumaczyć ten 42. W tej chwili potrzeba jest jednego. I później Jezus mówi znów, jednego zaś potrzeba jest. Niemalże poetycko Jezus powiedział. Słyszycie? Poetycko niemalże. Jakby powtarza zdanie na odwrót. W tej chwili potrzeba jest jednego, jednego zaś potrzeba jest. I to zabrzmiało jak hebrajskie wyznanie wiary, które się nazywa Słuchaj Izraelu, Szyma Izrael. Pamiętacie? Szyma Izrael Eloheinu, Adonai Eloheinu Echad. Tam jakby Adonai, zaraz, Szyma Izrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Tam jakby dwa razy Adonai powtarza się i tutaj dwa razy obok siebie powtarza się słowo jedno. Jednego ci jest potrzeba. Jednego zaś potrzeba jest. Jakby słowo jednego stoi obok siebie. Jezus dwa razy na co poprzez słowo jedno Jezus wskazuje. Na co? Na Niego samego. On pokazuje na siebie jednego, kogo czego? Jednego ci potrzeba jest. Jezusa, bycie przy Nim. I bo tylko jednego i Maria dobre uczestnictwo wybrała. I teraz, czy wy słyszeliście o takim, na przykład ruch jest? Ja teraz nie chcę jakby nikogo krytykować, tylko chcę wskazać, że na przykład na podstawie tego wersetu powstał cały ruch, którego zadaniem jest non-stop uwielbiać Jezusa. Że oni jakby mówią, my w ten sposób przybywamy przy Jezusie, u Jego stóp non-stop. Natomiast tu jakby nie o to chodzi. Jeśli popatrzeć, o co chodzi w przebywaniu z Jezusem, to my zobaczymy w wersecie 39, o co chodzi w przebywaniu z Jezusem, co to za cząstka, w jaki sposób my możemy uczestniczyć w Jezusie. On mówi, ta miała siostrę, na imię jej było Maria, 39, która usiadłszy u nóg Pana, co robiła? Co robiła? Głośniej. Słuchała Jego słowa. Czyli jeśli my słuchamy słowa Jezusa, jeśli my uczestniczymy w słuchaniu Jezusa, my uczestniczymy, stajemy się cząstką, złe słowo,
jesteśmy uczestnikami samego Jezusa, słuchając Słowo. Słuchajcie, teraz słuchając Słowo o Jezusie, staje się uczestnikiem Jezusa Chrystusa, staje się Jego częścią. Jakby jesteś włączony w Jezusa. Ty jesteś włączony w Jezusa, słuchając o Jezusie i z ust Jezusa, to co teraz głosimy. Więc ja kiedy otwieram Biblię w domu, kiedy rano, wieczór, kiedykolwiek chwytam Biblię i otwieram Biblię, ja szukam Jezusa w Biblii. Ja nie szukam zasad. Ja nie szukam reguł. Ja szukam Jezusa, tak jak jest napisane w liście Piotra, że prorocy Starego Testamentu wyszukiwali Jezusa. Szukali Jezusa w Starym Testamencie, żeby On im był objawiony. Szukamy Jezusa, żeby On nam był objawiony. I teraz dalej. Zwróćcie uwagę w 42 na ostatnie słowo, czyli cząstka wybrana, znaczy uczestnictwo w Jezusie, które nie będzie jej odjęte. Powiedz słowo odjęte. I ja sprawdziłem to słowo odjęte, to jest słowo, które w języku greckim jest słowo odcięte i to samo słowo jest użyte w momencie, kiedy apostoł Piotr odciął ucho w ogrodzie Getsemane słudze arcykapłana. To jest słowo, które oznacza odcinać i odcinać po żywemu. On mówi, jeśli ty uczestniczysz w Jezusie Chrystusie, nic ciebie nie odetnie. Taki przykład. My możemy znać i wiedzieć wiele rzeczy, rozumieć wiele rzeczy, ale będą takie sytuacje, kiedy ty nawet nie zdążysz zauważyć, nie zdążysz zareagować, co zrobić w takiej czy takiej sytuacji, żeby uniknąć trudnej sytuacji. Mi opowiadał pastor w Hamburgu, gdzie ja usługiwałem jakieś parę tygodni temu, pojechałem ze sobą, on opowiadał, jak był na, jak to się nazywa, na wycieczce w Izraelu i mieszkał w hotelu, naprzeciwko którego został zdetonowany samochód, pułapka. I wszystkie pokoje wokół ich pokoju zostały w jakiś sposób uszkodzone i ludzie byli ranni, byli, ja nie wiem, nie pamiętam, zabici, nie zabici, ale ułamki szkła po prostu przecinali gardła, ręce. Ich pokój był wprost naprzeciwko tego samochodu pułapki. On pokazał nam zdjęcie, rozwalone auta wokół, rozwalone szyby. I mówię, to jest pokój, to jest samochód. Wszędzie ludzie byli w jakiś sposób poszkodowani. Nam nic się nie stało. Jeśli ktoś jest cząstką Jezusa, częścią Jezusa, który, jeśli jesteś w Jezusie, będziesz chroniony zawsze. Zawsze będziesz chroniony. I teraz Ewangelia Jana 11, zobaczymy kontynuację jakby tej historii. 11 rozdział, pierwszy werset. A zachorował niejaki Łazarz z Betanii miasteczka Marii i Marty, jej siostry. A było to ta Maria, która namaściła Pana maścią. Okazuje się, zobaczcie, Maria nie tylko umiała słuchać Jezusa, ale ona przychodziła do Niego z sercem pogrążonym i rozpalonym miłością. I otarła nogi włosami swymi i jej to brat chorował. Posłały więc siostry do Niego, mówiąc, Panie, oto choruje ten, którego miłujesz. A usłyszawszy to, Jezus rzekł, ta choroba nie jest na śmierć, lecz na chwałę Bożą, aby Syn Boży był przez nią uwielbiony. A Jezus miłował Martę i jej siostrę i Łazarza. I teraz, jeśli ty się poczułeś jak Marta, albo znasz jakąś Martę, zobaczcie, tu jest napisane, że Jezus kochał Martę. Jezus kochał i Martę, i Marię. Więc mówi, a Jezus miłował Martę i jej siostrę. I dalej werset 20, żeby przejść te rzeczy tutaj dla oszczędności czasu.
Gdy więc Marta usłyszała, że Jezus idzie, wybiegła na jego spotkanie. Ale Maria siedziała w domu. Zobaczcie, jaka różnica. Marta wybiegła. Poleciała. Ale echo. Ściście mnie trochę, dobrze? Z Rafałem żartowaliśmy tak wczoraj, że tutaj jest takie echo, że jak wróciliśmy wczoraj w sobotę, to jeszcze słyszeliśmy echo z poprzedniego nabożeństwa naszego, że zostało. Że otwieramy szafkę, a tam kawałek nabożeństwa jeszcze brzmi. Okej. Więc wybiegła na jego spotkanie, a co robiła Maria? Siedziała w domu. To jest ważne. O co chodzi z tym siedzeniem w domu? Maria trwała w sercu w pokoju, jej serce trwało w ufności. To jest sztuka. Trwać w ufności wobec Jezusa. Ale my nie nauczymy się trwać w takiej ufności, jeśli nie nauczymy się być częścią w Jezusie. Szukając Go w Słowie, szukając Go w modlitwie, objawiając Jezusa dla siebie. I teraz 21. Rzekła więc Marta do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, nie byłby umarł brat mój. Awanturka. Mucha w akcji, jest Batman. A tu jest Fly Woman. I dalej. Ale i teraz wiem, że o cokolwiek byś prosił Boga, da ci to Bóg. Rzekł Jezus. Zmartwychwstanie twój brat. Mówił, że teraz stanie się zmartwychwstanie. Zobaczcie, co dalej. Odpowiedziała mu Maria, Marta. Wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. On tak jakby w ogóle nie słyszała Jezusa. Tak jakby nie rozumiała, wciąż nie rozumiała Jezusa, wciąż nie widziała o Jego mocy. Wciąż. On mówi, że zmartwychwstanie. Ona mówi, no wiem, że zmartwychwstanie. Ogólnie ona wyznała wiarę, tak jak wierzyli wszyscy faryzeusze w tamty czas. To było oficjalne nauczanie faryzeuszów, że będzie zmartwychwstanie. Więc nic nowego. Ona już z Jezusem tak blisko. Jezus ją kochał, nawet mimo tego, że ona miała poważne teologiczne problemy, Jezus ją dalej kochał. Więc Bóg cię kocha cały czas. Mimo wszystko. Więc 25. Rzekł Jezus. Ja jestem zmartwychwstanie i życie. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Rozumiecie, Marta tego nie zrozumiała. Maria to zrozumiała. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? Zobaczcie, jaka jest odpowiedź. Ona znów kręci. Rzeczy mu. Tak, Panie. Ja uwierzyłem, że Ty jesteś Chrystus. Mam pytanie, czy ona odpowiedziała na pytanie? Dajcie dwa te wersety, poprzednie jeszcze, dwa razem, jeśli można. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. On pyta, czy wierzysz w to, że nie umrzesz na wieki? A co odpowiada nasza kochana Marta? Tak, Panie, ja uwierzyłem, że Ty jesteś Chrystus, Syn Boży. Czy o to pytał Jezus? Nie. Jezus ją spytał, czy wierzysz, że kto jest we mnie, ten będzie żył mimo wszystko. On mówi, ja wierzę, że Ty jesteś Chrystus, więc uspokój się, Jezu. Rzeczy mu, 27. Tak, Panie, ja uwierzyłem, że Ty jesteś Chrystus, Syn Boga, który miał przyjść na świat. Ale nie o to było pytanie. 28. A gdy to powiedziała, odeszła i zawołała Marię. Jakby nie radzi sobie, nie poradziła sobie z Jezusem. Woła Marię, siostrę swoją i rzekła jej w tajemnicy. Nauczyciel tu jest i woła ciebie. Co prawda nie jest napisane, że Jezus ją wołał. Możliwe, że to była jej inicjatywa. Często u nas, pośród nas jest tyle ludzi, którzy jeszcze nikt nie jest gotów, a nasza inicjatywa jest, my wołamy wszystkich do Jezusa. Ogólnie trzeba ciągnąć ludzi do Jezusa. Ale też rozeznawajcie czas. Nieraz bywa odpowiedni czas, jest nieodpowiedni czas. Niech was Duch Święty w tym prowadzi. Ale ona woła Marię do Jezusa
I 29 werset. A ta skoro to usłyszała, wstała śpiesznie i poszła do Niego. Zobaczcie, ludzie, którzy znają Jezusa, którzy znają łaskę Bożą, nic nie robią, zanim Jezus nas nie zawoła. I słuchajcie, o co chodzi z łaską? Jeśli my znamy Jezusa i chodzimy w łasce, w momencie... Życie takich ludzi wygląda tak. Jesteś całkowicie wyluzowany, szczęśliwy, spokojny i radosny. Cały czas, mimo wszystko. Spokojny. Maria była spokojna, nią nie nosiło, ona nie poleciała tu i tam. Ale w momencie, kiedy Jezus mówi, a teraz przyjdź, zrobimy coś. Wtedy wstajesz, idziesz, robisz i wszystko się wykonuje. O to chodzi z łaską. Ty żyjesz spokojnie, jesteś wyciszony, nic ciebie nie martwi, niczym się nie załamujesz, po prostu siedzisz w oczekiwaniu czasu i w pewnym momencie Jezus kiwa palcem, ty idziesz i nagle wszystko zaczyna się zmieniać. Rozumiecie? Halleluja. I teraz oto Maria biegnie, idzie do Jezusa, tak, i czytamy 30 werset. A Jezus jeszcze nie przyszedł do miasteczka, ale był na tym miejscu, gdzie go spotkała Maria. Żydzi więc, którzy byli z nią w domu i pocieszali ją, ujrzawszy, że Maria szybko wstała i wyszła, poszli za nią w mniemaniu, że idzie do grobu, aby tam płakać. Lecz gdy Maria przyszła tam, gdzie był Jezus i ujrzała go, padła mu do nóg, mówiąc do niego, Panie, gdybyś tu był, nie byłby umarł mój brat. Powtarza ten sam tekst, co powiedziała Marta, tylko coś w tym wyznaniu było innego. Nie jest napisane emocja, tak jak mówiła Marta i Maria. Wygląda na to, że Marta zrobiła awanturę. Natomiast i jednocześnie jakby rozumiejąc całą sytuację, widzimy, że Maria nie robiła awantury. Tu jest opisane, padła do nóg, mówiąc do Niego. W ogóle mnie ucieszyło, wiecie co? Że Jezus pozwala z Nim się awanturować. On pozwala nam totalnie nieprawidłowo rozumieć po prostu całą kwestię zbawienia. Czy wierzysz, że jestem zmartwychwstaniem życiem? Tak, wierzę, że jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego, Mesjasz. Ja nie o to pytałem. Ale jest napisane mimo wszystko, ale Jezus kochał Martę. Więc nie przejmujcie się, jeśli coś jest nie tak w życiu. Bóg cię kocha. Więc i dalej jest, zobaczcie, co się dzieje. Kiedy przychodzi Maria, jest wszystko inaczej. 33 werset. Jezus wtedy, zobaczcie, zero dialogów, zero rozmów o tym, kto jest zmartwychwstaniem, a kto jest życiem i w ogóle. Nic z tych rzeczy. Zobaczcie. Jezus wtedy widząc ją płaczącą i płaczących Żydów, którzy z nią przyszli, rozrzewnił się w duchu i wzruszył się. I zaczęła się akcja. Gdzie go położyliście? Serce Marii poruszyło sercem Boga. Człowiek chodzący w łasce zawsze będzie poruszał sercem Boga. I wtedy, tak, królujemy w życiu, ale jak królujemy? Ponieważ Jezus jest moim Panem, kiedy przychodzi zła okoliczność, ja mówię wobec choroby, wobec długów, wobec innych zaraz, mówię, innej zarazy, mówię, Jezus jest Panem. Dług? Jezus jest moim Panem. Ty mnie nie możesz zniszczyć. Rak? Jezus jest moim Panem. Ty nie możesz mnie zabić. Kryzys? Jezus jest moim Panem. Ty nie możesz mnie zniszczyć. I dalej siedzisz. I nie latasz jak kot z pęcherzem? Na przykład. Słowo Marii dotknęło Jezusa. W
34 werset. Gdzie go położyli się? Zaczęła się akcja. Rzekli do niego, Panie, pójdź i zobacz. I zapłakał Jezus. Rzekli więc Żydzi, patrz, jak go miłował, a niektórzy z nich mówili, nie mógł ten, który ślepemu otworzył oczy, uczynić, aby i ten nie umarł? Jezus znowu rozrzewniwszy się w sobie, poszedł do grobu. Było tam pieczarą, u której wejście leżał kamień, rzekł Jezus, usuńcie ten kamień i tak dalej i później powiedział, Łazarzu, wyjdź! I Łazarz wyszedł. A wszystko się zaczęło od kontaktu Marii z Jezusem. W tym momencie został uruchomiony proces. Oczywiście Jezus szedł wskrzeszać. Jezus miał takie nastawienie. Chwała Ci Boże nasz. I teraz my powinniśmy poznawać, my powinniśmy chodzić do różnych nauczycieli, do różnych coachów, do różnych biznesmenów, uczyć się, rozwijać się i tak dalej. Ale wszystko to nie będzie miało znaczenia, jeśli nie będziesz umiał przyjmować od Jezusa i być Jezusem. I moją modlitwą jest, żebyśmy my wchodzili w poznanie Jezusa coraz dalej i dalej, głębiej i głębiej, żeby codziennie Jego łaska była świeża i nowa, żeby mimo wszystko, mimo różnych kłopotów, różnych problemów, Bóg działa w nas. Jeśli jesteśmy, ktoś jest jeszcze jak Maria, już jest jak Maria, chwała Bogu. Jeśli jesteś jak Marta z ADHD, też chwała Bogu. Wszystkich nas Bóg prowadzi i troszczy się. I my też jesteśmy na tym miejscu, gdzie Bóg będzie nas prowadził, troszczył się. A Kościół będzie rozwijał się, ludzie będą coraz bardziej poznawać Jezusa i przyjmować zbawienie. Amen. Pomódlmy się teraz. Ja pomodlę się o was w Duchu Świętym. Ja dziękuję Ci za objawienie Twojej łaski, objawienie Jezusa. Objawienie mocy, która jest w Jezusie Chrystusie. Pozwól nam przybliżyć się teraz do Jezusa.